Witajcie widzowie. Tydzień temu obejrzeliście pierwszą część filmu poświęconego mojemu Mercedesowi W123 Coupé. W tamtej części opowiadałem o tym, jak to się stało, że go kupiłem, jak wyglądał jego remont, co się działo po remoncie. A dzisiaj przeprowadzimy po prostu klasyczny test Mercedesa W123 Coupé. Zapraszam Was do oglądania. Przejdźmy teraz do tej zasadniczej części tego filmu, czyli do testu mojego W123. Jest to coupé serii 123 230C z 83 roku, zatem już z tej trzeciej serii produkcyjnej. Model W123 miał trzy serie produkcyjne, czyli tak jakby trzy liftingi. Mógłbym Was tutaj jeszcze bardzo szczegółami zanudzać na temat serii 0,5, która była produkowana już pod koniec 75, ale zasadniczo trzy serie, pierwsza do września 79, druga do września 82 i trzecia do końca produkcji, czyli do roku 85. Zawsze u producentów jest tak, że z kolejnymi liftingami samochody stają się coraz doskonalsze. Usprawnia się pewne mechanizmy, usuwa się pewne technologiczne niedoskonałości, poprawia się zabezpieczenie antykorozyjne, ale często przy takich zmianach samochód też traci pewne ozdobniki i nie jest już taki ładny jak w swojej pierwotnej formie. No i właśnie, jak mówimy o ozdobnikach, to na zewnątrz, właśnie z przodu, widzimy jedyny niezgodny z winem detal, widoczny gołym okiem w tym samochodzie. I są to te chromowane kratki na podszybiu, chromowane kratki wlotów powietrza. One są jak najbardziej zgodne z tym modelem, natomiast zgodne z pierwszą serią. Pochodzą z egzemplarza coupé z 79 roku i tego typu chromowane kratki miały właśnie tylko wersję coupé i tylko sedany i kombi z najmocniejszymi sześciocylindrowymi silnikami. Wszystkie inne egzemplarze, jak również właśnie egzemplarze drugiej i trzeciej serii, miały już czarne kratki na podszybiach. Mnie podobają się te chromowane, postanowiłem je zmienić. Oczywiście oryginalne czarne są na półce w garażu, więc jest to zmiana jak najbardziej odwracalna. Odmiana coupé serii W123 znacznie różni się od swojego czterodrzwiowego tudzież kombi brata. Owszem, patrząc na pierwszy rzut oka, z przodu mamy typowego Mercedesa 123 z ogromnymi lampami, wielką, jeszcze nadal pionową atrapą, chromowanym zderzakiem. O, i tu spotykamy pierwszą różnicę, bo wszystkie coupé nie miały gumowych boków zderzaków, tylko chromowane, podobnie jak właśnie te najdroższe odmiany sedanów. Idąc dalej ku tyłowi, zobaczymy, że coupé ma niższy dach, wyraźnie niższy, przez co pod innym kątem są szyby. Całość sylwetki jest wyraźnie niższa i nabiera takiej bardziej płaskiej charakterystyki. Idąc dalej, coupé to oczywiście dwoje drzwi, które na dodatek w Mercedesie tradycyjnie nie mają ramek, a w przypadku odpowiednika klasy E, którym W123 jest, nie mamy też słupka B, przez co po zamknięciu tych drzwi mamy tutaj ogromną przestrzeń, która świetnie wentyluje powietrze w samochodzie, ale też przede wszystkim świetnie wygląda. Przechodząc dalej ku tyłowi, od tylnej osi do końca samochód jest znowu typowym Mercedesem W123 z charakterystycznymi bardzo długimi żebrowanymi lampami i znowu w całości chromowanym zderzakiem. Tych dekoracji chromowanych w odmianie coupé jest zresztą znacznie więcej. Zwróćcie uwagę chociażby na całe obramowanie tych bocznych szyb, które jest wręcz ociekające chromem, dzięki czemu ten samochód wygląda jeszcze lepiej. I jedna rzecz, która na pewno zwróci Waszą uwagę tu w tym konkretnym egzemplarzu – hak. No tak, przecież to stary Mercedes, na pewno woził przyczepę z jakimiś ciężkimi rzeczami. No niekoniecznie, bo ten hak to jest kolejny element, który jest oryginalny i wynika z winu tego samochodu. Zatem nie jest to żaden dołożony element przez nawet pierwszego właściciela, tylko tak ten samochód wyjechał z salonu. Jak już jesteśmy tu z tyłu i jak już mówimy o tym haku i o możliwościach transportowych tego auta, to zaglądnijmy od razu do bagażnika. Bagażnika, który jak to w Mercedesie jest ogromny, ma on ponad 500 litrów, jest bardzo regularny, ma na dodatek dwie kieszenie po bokach. Jak widzicie, ja tutaj z jednej strony mam taką torbę narzędziową, też z epoki, skórzaną, porządną. I tutaj, będąc w bagażniku, chcę Wam zwrócić uwagę na drugą nieścisłość z winem tego egzemplarza. Mercedes W123 tutaj w tylnej klapie ma ukrytą lampkę, która oświetla bagażnik i tu jest przycisk, który w momencie, kiedy zamykamy klapę, opiera się tu o plastikową listwę i gasi to światło, rozpina obwód. Natomiast obudowa tego przycisku wraz z samym przyciskiem pochodzi z Mercedesa 190, z Mercedesa W201 i ma to unowocześnienie, że możemy sobie ten przycisk wyciągnąć i w ten sposób
zgasić tą lampkę. Więc możemy zostawić na przykład otwarty bagażnik, jak się nam w nim coś wyleje i go sobie wymyjemy, żeby sobie się suszył, a jednocześnie nie zdrenuje nam akumulatora. Pozostając jeszcze tutaj w bagażniku, chcę Wam zwrócić uwagę na jeszcze jedną ciekawostkę, z którą dziś z wielu powodów się już nie spotykamy. Samochód ten jest na seryjnych 14-calowych felgach, tak zwanych barokach, które były charakterystyczne dla coupé i bogatych odmian W123, ale cztery felgi, na których ten samochód jeździ, to nie wszystko. Tutaj również koło zapasowe jest na takiej samej alufeldze, też 14-calowej, z oryginalną oponą z lat 80. Oczywiście nie chciałbym na tej oponie jeździć, ale jest to taki detal, który podkreśla oryginalność i kompletność tego konkretnego egzemplarza. O ile na zewnątrz możemy na siłę powiedzieć, że są te dwie nieścisłości ze stanem oryginalnym z 83 roku, o tyle już wnętrze jest stuprocentowo akceptowalne przez Winpolizei. Winpolizei to jest takie określenie, które uknęło się wśród mercedesiarzy, które oznacza osoby, które pokroić by się dały za to, żeby w samochodzie wszystko było tak, jak fabryka dała. Ja absolutnie należę do takich osób, nawet mógłbym być komendantem Winpolizei, bo dla mnie wszystko, co jest oryginalne, jest zawsze lepsze niż jakiekolwiek aftermarketowe dokładki, dodatki, czy nawet zmiany w obrębie wyposażenia dodatkowego dla danego modelu. Tutaj nic takiego nie ma, zresztą sam samochód w sobie jest całkiem bogato, jak na tamte czasy wyposażony. Zacznijmy chociażby od zielonych szyb. Zielone szyby, czyli szyby niebiałe, czyli szyby, które już są atermiczne, szyby, które powstrzymują część tych promieni słonecznych, które w takie dni jak dziś dość intensywnie grzeją kierowcę, pasażerów, którzy z nim jadą. Kolejna rzecz, która na pewno jest warta odnotowania, to różnice pomiędzy nadwoziem coupé a sedanem, które od razu rzucają się w oczy, jeżeli patrzymy chociażby na prospekt, na katalog Mercedesa z tamtych lat. Ta podstawowa różnica to to całe drewno. O ile pas drewniany na desce rozdzielczej w trzeciej serii był już wyposażeniem standardowym każdego W123, o tyle te elementy na dole miały tylko samochody coupé albo modele 280, czyli sedany i kombi z najmocniejszym silnikiem benzynowym. Stan tego drewna, jak widzicie, nie jest idealny. Mamy tutaj jakieś pęknięcie, tu jakąś zaślepioną dziurkę. Ta część na schowku, o czym już opowiadałem na kanale u Zachara, nie jest w pełni oryginalna, natomiast ten panel środkowy musieliśmy z moim tatą zeskrobać całkowicie, bo był tak bardzo zniszczony, że nie było szans, żeby go odratować i po prostu polakierowaliśmy go na nowo. Dzięki temu ten samochód nie musiał mieć nic wymieniane. Natomiast wracając jeszcze do tego wyposażenia. Jest go naprawdę sporo. Zacznijmy chociażby od tych przełączników tutaj. W trzeciej serii mieliśmy już pneumatycznie regulowaną wysokość przednich świateł. Obok mamy włącznik światła nad tylną kanapą. Kolejny przełącznik, najbardziej zużyty, to ten od elektrycznego szyberdachu, oczywiście sprawnego. No i ostatnie to ogrzewanie tylnej szyby. Ogrzewanie, na które również warto zwrócić uwagę, dlatego że o ile w sedanach najczęściej spotykamy takie klasyczne ogrzewanie, po prostu te miedziane paski zatopione w szkle, o tyle w odmianach coupé opcjonalnie mogliśmy mieć pionowo żebrowaną tylną szybę i te pionowe żeberka są dużo cieńsze, ich praktycznie nie widać i one stanowią ogrzewanie. Dodatkową rzeczą, która na pewno jest ciekawostką, o której warto powiedzieć, jest to, że ten przełącznik nie ma pozycji górnej lub dolnej. Włączamy ogrzewanie tylnej szyby i sam ten samochód wie, że w pewnym momencie należy odciąć prąd i przestać tą szybę grzać. Jest tam prawdopodobnie jakaś forma bimetalu, który jak się nagrzeje, to po prostu rozpina obwód. Bardzo sprytne. Myślę, że jak na tamte czasy to wręcz innowatorskie. To jeszcze nie wszystko, jak chodzi o wyposażenie takie nietypowe, bogate jak na ten samochód. Mamy tutaj też ogrzewane przednie siedzenia. Oczywiście również sprawne. Nie mają one 4 czy 5 stopni regulacji, mają tylko 2, ale i tak jest to jedna z ulubionych opcji na przykład mojej żony, kiedy jesienią wybierzemy się gdzieś tym samochodem. I standardowo dla Mercedesa, ponieważ zgodnie z winem mamy tu prawe lusterko, jest ono sterowane elektrycznie, podczas gdy lewe regulujemy ręcznie. To nadal nie jest jeszcze wszystko, jeżeli chodzi o wyposażenie tego samochodu, bo mamy tutaj też radio. Radio, którego znalezienie dzisiaj jest już naprawdę dużym wyczynem. Mnie to się udało zrobić już kilkanaście lat temu. Jest to radio Becker Europa. Monofoniczne, podstawowe, bez odtwarzacza kasetowego radio. Dokładnie takie wynika z winu. A zatem po raz kolejny Winpolizei.
akceptuję. Wracając jeszcze do samego W123, które tu w przypadku coupé ma naprawdę sporo dodatkowych takich rzeczy, które nie były oczywiste w tamtych czasach. Wiele osób mówi, że Mercedesy z lat 80., 70. to były po prostu golasy i dlatego tak długo wytrzymywały. No i nieprawda, no bo popatrzcie chociażby na wspomaganie kierownicy, popatrzcie na to, że mamy dwustrefowy nawiew, osobno kierowca, osobno pasażer mogą sobie regulować temperaturę. Mamy bardzo dużo tych nawiewów, każdy z nich ma osobne zamykanie i otwieranie. Wszystkie te rzeczy mogą się przecież zepsuć, wszystkie te rzeczy nie są oczywistym wyposażeniem samochodów z tamtego czasu, a Mercedes to miał, więc jednak wcale nie były to takie całkiem gołe wersje. Pneumatyka, o której wspominałem przy okazji regulacji przednich świateł, jest też wykorzystywana przy sterowaniu centralnym zamkiem, który zamykamy oczywiście kluczykiem. Tu nie ma mowy o jakimś pilocie czy keyless go, ale zamykamy z drzwi kierowcy, z drzwi pasażera, z tylnej klapy, zamykając bądź otwierając cały samochód. Pneumatykę znajdziemy jeszcze w jednym miejscu. Pneumatycznie blokowane są oparcia przednich siedzeń. Tym tutaj guzikiem możemy je zwolnić. Oczywiście w tej chwili, kiedy auto jest wyłączone, możemy te siedzenia przestawiać, ale kiedy odpalimy silnik, system zablokuje cylinderek i fotel nie będzie wtedy mógł być przesunięty do przodu. Z przodu, jak w każdym innym Mercedesie 123, miejsca jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Ja przy 1,80 m wzrostu mógłbym spokojnie siedzieć znacznie bliżej, ale tak jest mi komfortowo. Ja nie mam teraz prawidłowej pozycji, jak widzicie, ale jest mi tak wygodnie. Kierownica jest tak duża, że bez problemu mogę ją prawidłowo trzymać, bez problemu mogę nią manewrować. Szybko i tak się nie da, bo to jest tylko Mercedes 123, ale miejsca jest ogromnie dużo. Wciskając pedały, zmieniając biegi, wszystko jest tak dobrze rozplanowane, jest tak ergonomiczne, że do wszystkiego bez problemu sięgniemy. Sterowanie nawiewami, sterowanie rozkładem tego nawiewu, wszystko to jest pod ręką, wszystko to zostało przemyślane znacznie lepiej niż w poprzedniku tego modelu. Nieco gorzej sprawa ma się z tyłu, bo w tym samochodzie płyta podłogowa została skrócona o 9 cm względem sedana, względem kombi. Ale zanim jeszcze przesiądę się do tyłu, dwa zdania na temat dodatkowego wyposażenia możliwego do zamontowania w tym samochodzie. W tamtych czasach 123 mogło mieć wszystkie cztery elektryczne szyby, mogło mieć stereofoniczne radio z kasetą i czterema głośnikami, mogło mieć obrotomierz, którego tutaj nie ma i który praktycznie rzadko kiedy zdarza się w Mercedesie 123, mogło mieć też termometr i wiele innych rzeczy, o których ciężko tak naprawdę spamiętać, natomiast jedno jest pewne, klasa E, tak jak dziś, tak i kiedyś, wyznaczała standardy. Tradycyjnie już zanim przejdziemy do wrażeń z jazdy, zrobimy test Kamila, wyprostujmy sobie podłokietnik, siedzenie jak to w samochodzie niemieckim trzeba odkręcić, ale przełożenie jest dosyć dobre, więc o, już jest maksymalnie pochylony. No i tutaj nie może być zaskoczenia, bo siedzenia w Mercedesie sprężynowe z trawą morską są po prostu absolutnie wygodne, szerokie, nie ma progu pomiędzy siedziskiem i oparciem. Na pewno wyspanie się w tym samochodzie nie stanowiłoby problemu, zatem test Kamila zaliczony. Miejsca z tyłu zdecydowanie nie jest tyle, ile oczekiwalibyśmy po klasie E. Bardzo odczuwalny jest brak tych 9 cm. Obydwa fotele są mniej więcej równo, czyli mniej więcej tak, jak mnie jest wygodnie. No i ten fotel nie jest w stanie wrócić całkiem do swojego położenia. No teraz wrócił, ale ja w tej chwili mam nogę w powietrzu i na pewno nie mógłbym tak jechać, więc nawet na czas tego opowiadania Wam o tym przesunę ten fotel do przodu. Zwróćcie też od razu uwagę na to, w jakim stanie są te fotele. O ile te boczne prążki bliżej brzegu samochodu są wytarte, o tyle te po wewnętrznej stronie nadal są wyraźnie widoczne, a tylna kanapa wręcz wygląda, jakby nikt na niej nigdy nie jeździł. I prawdę mówiąc, pewnie zbyt wielu pasażerów to ten samochód z tyłu nie woził. Nie mieliby też oni jakoś szczególnie bogatego wyposażenia. W tamtych czasach zresztą w żadnej wersji 123 nie było tutaj z tyłu szału. Mieliśmy za to natomiast podstawowe wyposażenie samochodów z tamtego okresu, ogromną popielniczkę. W wersjach taksówkowych 123 były nawet dwie popielniczki, osobna na każdych drzwiach. Tutaj natomiast z takich rzeczy nieoczywistych znajdziemy ogromny, bardzo szeroki i bardzo miękki podłokietnik, zatem jeżeli już by trochę przesunąć te fotele do przodu, no to te dwie osoby z tyłu dadzą radę komfortowo podróżować, pod warunkiem, że będą nie wyższe niż ja, bo ja przy 1,80 m wzrostu, jak usiądę taki wyprostowany, no to moją prawie łysą głową szuram po podsufitce. Zatem miejsca zbyt wiele nie ma, ale pod względem jakości nie ma tutaj żadnych różnic w stosunku do tego, co jest z przodu.
Zanim jeszcze pojedziemy, powiedzmy sobie parę słów o sercu tego samochodu, o tym, co go napędza. Ten wyremontowany silnik M102, czyli dokładnie ta sama jednostka napędowa, która znajdowała się pod maską mojego pierwszego Mercedesa, Mercedesa 190 E23. Przy czym motor M102, bo tak się nazywa typo szereg tych silników, miał kilka odmian. Przede wszystkim było M102 E20, czyli dwulitrówka, 2.3, no i były też jeszcze wersje Cosworth, które również miały 2.3 i potem 2,5 litra pojemności z 16-zaworowymi głowicami. W trakcie produkcji tego motoru od jesieni 79 aż po koniec lat 90, bo po wycofaniu tego silnika z W124 i zakończeniu produkcji W201, nadal ten silnik M102 był montowany pod maskami chociażby klasy G. Natomiast w każdym z tych samochodów, tak samo w Kaszce na przykład, czyli w Mercedesie dostawczym, miał ten silnik inny sposób zasilania. Były wersje gaźnikowe, były wersje wtryskowe. Ten wtrysk też był modyfikowany, chociaż zasadniczo przy silniku 2.3 w osobowych przynajmniej Mercedesach zawsze miał tą samą moc 136 koni, przez pewien czas przy katalizatorze w 190 i w 124 132 konie. Tutaj mamy więc 136 koni, 205 Nm momentu obrotowego, zatem jest naprawdę czym jechać. Katalogowo przy czterobiegowej skrzyni manualnej ten samochód do 100 km na godzinę rozpędza się w 11 sekund i jest w stanie pojechać ponad 190 km na godzinę. Więc naprawdę jest to auto, które ma czym jechać. Przy swojej niewielkiej masie jest bardzo dynamiczne, ale przede wszystkim sam ten silnik wygląda naprawdę ładnie, bo czterocylindrowa jednostka z czarną pokrywą zaworów, z tą czarną puszką filtra. Pozostawia tutaj bardzo dużo jeszcze miejsca na boki, na chociażby opcjonalny ABS, ale przede wszystkim pozwala nam się przyjrzeć wszystkim tym mechanizmom, czujnikom, przewodom zapłonowym, przewodom hamulcowym, które sobie tutaj też wędrują od serwa hamulcowego. Wszystko to wygląda tak, że jesteśmy w stanie wszystko sami naprawić, do wszystkiego mamy dobry dostęp. Jednostki M102 były bardzo nowoczesnymi silnikami w chwili swojego debiutu. Zastąpiły motory typu szeregu M115 i od nich były przede wszystkim zdecydowanie bardziej oszczędne. W tym samochodzie ten silnik jest w stanie bez problemu zejść poniżej 10 litrów na 100 km, co przy 65-litrowym zbiorniku paliwa, umieszczonym za tylną kanapą, tradycyjnie w tamtych czasach w Mercedesie, pozwala naprawdę pokonywać długie dystanse bez zastanawiania się nad tym, gdzie jest stacja paliw. No to pokonajmy dystans, przejedźmy się. Przypuszczam, że pewnie wielu z Was czekało właśnie na ten moment testu. Zatem jak jeździ Mercedes W123 Coupe z 83 roku? Przede wszystkim zacznę od tego, co dla mnie w tym samochodzie było największym zaskoczeniem, kiedy przesiadłem się na niego z w sumie niewiele nowocześniejszego 190 W201. Widoczność. Widoczność w tym samochodzie jest koszmarna, jeżeli chodzi o lusterka zewnętrzne. Wprawdzie te lusterka są dziś, byśmy powiedzieli, fotochromatyczne. One mają niebieskie szkła, dzięki czemu odbijają świetnie światła samochodów, które jadą za nami nocą, nie oślepiając nas. Natomiast niestety te lusterka są bardzo małe i są idealnie płaskie. Nie mają żadnych sfer, żadnych boków. Po prostu płaskie szkło, które nie daje nam zbyt dobrego oglądu na to, co dzieje się z tyłu. Zupełnie czym innym jest lusterko środkowe. Lusterko, które w każdym Mercedesie od W123 w górę jest po prostu ogromne. W zasadzie to lusterko z powodzeniem zastępuje nam prawe lusterko. Prawe lusterko, które, jak Wam już wspominałem, aż do 93 roku było opcją, czyli aż do końca produkcji 190, do końca drugiej serii W124, do końca modelu S-klasy 126. Opcją było prawe lusterko i to tak w sedanach, jak i w coupé. No ale mniejsza o to, mając to lusterko, to prawe nie jest aż tak niezbędne, chociaż dziś ciężko znaleźć Mercedesa, który by tego lusterka nie miał domontowanego najczęściej aftermarketowo. Jak już ogarniemy tą widoczność i nauczymy się jeździć tym samochodem tak, jak pozwala na to, pozwalają na to jego gabaryty, pozwalają na to lusterka, to przejdźmy do kwestii mechanicznych.
Silnik oferuje naprawdę bardzo przyzwoite osiągi. Te 11, 11,5 sekundy do setki to wciąż nie jest zły wynik, zwłaszcza, że przy tym ta czterocylindrówka świetnie brzmi, no i generuje całkiem niezły moment obrotowy, więc nie wymaga ciągłego żonglowania tymi właśnie zaledwie czterema biegami, których zestopniowanie pozostawia wiele do życzenia. Ten samochód jest z marca 83. Gdyby był z sierpnia lub późniejszy, miałby już inną skrzynię biegów. Tutaj jedynka i czwórka są super. Natomiast dwójka jest za blisko jedynki, a trójka za blisko czwórki, przez co między dwójką a trójką mamy bardzo duży przeskok między tym, jak zestopniowany jest drugi i trzeci bieg, przez co jedziemy na jedynce, wrzucamy dwójkę, dalej mamy dość wysokie te obroty, wrzucamy trójkę, za chwileczkę może się uda, bo akurat dosyć duży ruch dzisiaj na drogach panuje. O właśnie, mamy 50 na godzinę, jest już dość głośno, wrzucamy trójkę i są bardzo niskie obroty. I pod górę w zasadzie auto by się w tej chwili męczyło. Po mieście ta trójka przy tych 50 na godzinę to naprawdę jest takie minimum z minimum. Sama dźwignia ma ogromnie długie drogi prowadzenia. W zasadzie mamy wrażenie, że możemy jak na siłowni ruszać tymi naszymi biegami. 1, 2, 3, 4. I podobnie jak zamaszyste ruchy są niezbędne, żeby zmieniać biegi, podobnie zamaszyste ruchy trzeba wykonywać kierownicą, dlatego że jest ona też ogromna, jest niczym ster na statku. Z tego słynęły Mercedesy w tamtych czasach, z tego tak naprawdę słynęły Mercedesy jeszcze całkiem niedawno, dopiero w latach, pod koniec lat 80. w 190-kach, w W124 opcjonalnie pojawiła się sportowa kierownica o zmniejszonej średnicy. Czy jest potrzebna? Uważam, że nie jeździłem Mercedesami i z taką i naprawdę w tamtych czasach nie robiło to aż tak dużej różnicy, a jednak ten klasyczny wygląd tej czteroramiennej kierownicy to jest to, co w Mercedesie robi świetną robotę. Poza tym ta kierownica miała jeszcze jedno uzasadnienie. Do 82 roku, nawet właśnie w drugiej serii jeszcze, znaczy się 123, wspomaganie kierownicy w podstawowym motorze benzynowym i w podstawowych dieslach nie było standardem, ale nie było to problemem, bo obracanie tą ogromną kierownicą przy dobrym przełożeniu samej przekładni nie stanowiło wielkiego problemu. No jak już mówimy o tym, to od razu wspomnę, Mercedes W123 ma absolutnie fenomenalną zwrotność. Przy swojej niemałej długości w tamtych czasach, a dzisiaj nadal w sumie rozmiarom ponad współczesny kompakt, ten samochód ma promień skrętu zaledwie 5 metrów, równe 5 metrów. Średnica zawracania 10,0. W przypadku sedana to było 10,30 cm, zatem niewiele więcej, a to równe 10 metrów naprawdę nawet dzisiaj robi wrażenie. Nie pamiętam w tej chwili jakie auto, ale całkiem niedawno testowałem jakiś samochód, który zaskoczył mnie swoją zwrotnością. Chyba Fiat 500e był tak właśnie bardzo zwrotny, co było zupełną odwrotnością do Fiata 500 spalinowego. I układ kierowniczy, który ma bardzo duże przełożenie, który wymaga używania niedużej siły, żeby nawet bez wspomagania nim obracać, ma też swoje pewne mankamenty. Mianowicie raczej nie będzie zbyt precyzyjny. Tutaj jest dosyć duże zero, no teraz akurat jedziemy bardzo wolno, ale generalnie jest dosyć duże zero mimo zerowych luzów, bo tutaj przekładnia kierownicza została wymieniona na oryginalną przekładnię, ale pozbawioną luzów. Więc nie jest to samochód zdecydowanie nastawiony na sportowe doznania i wraz za niezbyt precyzyjnym układem kierowniczym idzie też absolutnie nie nadające się do sportu zawieszenie. Zawieszenie Mercedesa W123 to jeszcze dosyć klasyczne rozwiązanie. Tu nie ma mowy o wielowahaczach. Tylna oś też jest jeszcze w zasadzie, no ona jest niezależna. Mamy tutaj dwie półosie, ale jest to bardzo prosty układ, więc nie ma mowy tutaj o tym, żeby ten samochód jakoś szybko pokonywał zakręty, żeby robić z niego sportowca. Tu założenie dużych kół, szerokich gum, obniżenie zawieszenia niewiele zmieni, a jedynie pozbawi nas tego, co w Mercedesie W123 jest absolutnie kluczowe. Fenomenalnego komfortu. Ten samochód to jest istna kanapa i to nie ma znaczenia, czy weźmiemy sedana, coupé, czy kombi. Ten samochód jest po prostu kanapowo miękki, kanapowo komfortowy. Na to, jak łagodnie tłumi nierówności zawieszenie, na to, jak przepływa nad poprzecznymi, czy wzdłużnymi nierównościami, czy dziurami, wpływ mają też fotele. Fotele, które i z przodu, i z tyłu są na sprężynach. Popatrzcie, to jest jak łóżko po prostu. Niesamowicie wygodne fotele sprężynowe, które są wykładane trawą morską.
Dzięki czemu w tym samochodzie, w taki ciepły dzień jak dziś, jeżeli otwieramy go po dłuższym postoju, panuje taki charakterystyczny zapach, dziś powiedzielibyśmy starego samochodu. Kiedyś mnóstwo aut miało właśnie taki charakterystyczny zapach. Według mnie fantastyczny, mnie zawsze bardzo podoba się to, co czuję w Mercedesie, to jak czuję Mercedesa. Czy inny stary samochód z tego okresu. Podobny zapach był zresztą w Garbusie, gdzie też była podobna konstrukcja siedzeń. Zatem te ultra miękkie, komfortowe siedzenia w połączeniu z tym ultra komfortowym zawieszeniem sprawiają, że mamy w tym aucie doświadczenie jak z amerykańskiego krążownika z analogicznego okresu, czy nawet starszego. Oczywiście tamte auta przez bardzo długie zwisy, znacznie większą masę i ogólnie ogromne rozmiary były jeszcze bardziej kanapowe, jeszcze bardziej komfortowe, ale jeżeli dziś chcielibyśmy porównać do dzisiejszych samochodów ten, no to wyobraźmy sobie amerykański krążownik, pomniejszmy go odrobinę do europejskiego rozmiaru i otrzymujemy właśnie komfort Mercedesa W123. Zresztą tak jak jadę i oglądacie to, widzicie, że ja bardzo luźno sobie ten samochód prowadzę. On nie wymaga ode mnie jakiegoś szczególnego zaangażowania. Okej, jedziemy grzecznie, powoli, spokojnie, 60-70 na godzinę między wioskami tutaj pod Krakowem. W piękny, słoneczny dzień przy niewielkim ruchu. Ale i tak ten samochód praktycznie jedzie sam. Ja koryguję tutaj u dołu kierownicy ruch kół, ewentualnie za dolne lewe ramię sobie tą kierownicę trzymam, co jest też bardzo wygodne. Bardzo wygodne są też podłokietniki, zarówno ten na drzwiach, jak i ten tutaj przy siedzeniu kierowcy, fantastyczny, który zresztą jest jednym też z wyróżników trzeciej serii. Pierwsza i druga seria miała jeszcze inne podłokietniki. Ten jest taki sam jak w klasie SW126. No i potem w 190 i w 124. Dla mnie, podsumowując już to gadanie o komforcie, taką wisienką na torcie, taką gwiazdką na niebie, i to dosłownie gwiazdką, jest, jak chodzi o komfort, ten celownik. Gwiazda, którą w Mercedesie W124 jako ostatnim Mercedesie widzimy w całości. Ten samochód ma tak zbudowane nadwozie, że siedząc za kierownicą, nawet tak jak ja w tym momencie na obniżonym fotelu, bo oczywiście obydwa mają regulację wysokości, widzę całą maskę i widzę calutką gwiazdę. Gwiazdę, która mnie osobiście uspokaja, która zawsze sprawiała, że czułem się dobrze w samochodzie i której tak bardzo brakuje współczesnym Mercedesom klasy C, klasy E już nawet. Bo Mercedes musi mieć celownik. Jeżeli Mercedes go nie ma, to jest takim zwykłym samochodem. A zwykłe samochody, podobnie jak i niezwykłe Mercedesy, muszą może nie być sportowe, ale na pewno muszą być bezpieczne. Pod tym względem Mercedes nigdy nie odstawał. Mercedes jako pierwszy wprowadził kontrolowane strefy zgniotu, bardzo szybko zaadaptował pomysły Skandynawów na wzmocnienia dachów, na pasy bezwładnościowe. Mercedes jako jeden z pierwszych wprowadził też poduszki powietrzne, ABS i inne tego typu udogodnienia. W Mercedesie 123 mogliśmy już mieć te udogodnienia, mogliśmy już mieć ABS, mogliśmy już mieć poduszkę powietrzną kierowcy. Ten egzemplarz tego wprawdzie nie ma, bo były to bardzo, bardzo rzadko występujące dodatki, ale mamy tutaj już łamaną kolumnę kierownicy, mamy bezpieczną kierownicę, bo ta wielka kierownica wprowadzona w 72 roku w poprzedniku, w serii W115, miała na celu właśnie być bezpieczną. Ona jest miękka, ona jest bezpieczna. Podobnie skonstruowana jest deska rozdzielcza, ona jest wykonana z miękkich tworzyw i to wszystko miało w tamtych czasach wpływać na wzrost bezpieczeństwa tego samochodu. Tak jest w przypadku 124, tak jest w przypadku tego, jak tym samochodem się też można czuć bezpiecznie, ale na to bezpieczeństwo wpływają też świetne hamulce. Mamy tutaj oczywiście tarcze przy wszystkich czterech kołach. Są to tarcze lite, ale przy niewielkiej w sumie masie tego auta, wynoszącej niespełna 1,5 tony, te lite tarcze są wystarczające, skuteczność hamowania w tym samochodzie jest wystarczająca, a gdyby założyć mu może właśnie trochę szersze opony, na pewno byłaby jeszcze lepsza, dlatego że zerwać przyczepność w tym samochodzie na wszystkich czterech kołach, wciskając oczywiście bardzo wydajną pompę hamulcową, nie stanowi problemu. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że tylne hamulce, niby jest tutaj korektor, prawda? Niby mamy tutaj ten obiekt taki, no nazwijmy to nowoczesny, ale ten korektor siły hamowania na tyle nie działa tak, jak w samochodzie współczesnym. Dlatego przy faktycznie gwałtownym hamowaniu musimy zawsze mieć to na uwadze, że jednak jakąś korektę wykonać będziemy musieli. Ale to nie jest wada Mercedesa 123, bo w swoich czasach
to i tak był jeden z najlepiej hamujących samochodów na drodze. Pomału zbliżamy się do podsumowania całego tego testu, dlatego ostatnia rzecz, na którą jeszcze będę chciał zwrócić Waszą uwagę w jeździe tym samochodem, to zegary. Zegary, które oczywiście nie mają obrotomierza, które mają za to wskaźnik ciśnienia oleju, które mają ekonomizer, który jest powiedzmy takim trochę wymysłem, niekoniecznie jakoś bardzo potrzebnym. On pojawił się dopiero właśnie w tej trzeciej serii. Ale na prędkościomierzu mamy coś, co może nam zastąpić do pewnego stopnia obrotomierz. Są to kreski, które obrazują nam, do jakiej prędkości możemy jechać na danym biegu. I tak, kreska oznaczająca limit pierwszego biegu jest przy 52 km na godzinę. Drugiego przy 83. Trzeciego przy 138. Zatem, biorąc pod uwagę katalogowe 190 km na godzinę dla motoru M102 2.3, to te cztery biegi wydają się być mimo wszystko jednak wystarczające. Przejdźmy do podsumowania. O W123 mógłbym opowiadać godzinami. O tym konkretnym coupé mógłbym opowiadać godzinami, mógłbym Wam opowiadać o tym, ile czasu spędziłem na poszukiwaniu detali. Chociażby przednich lamp, które musiały być Hella, nie Bosch. O tym, ile kompletów tylnych lamp miałem i w ogóle, ile części do tego samochodu, do tego modelu przeszło przez mój garaż w trakcie remontu tego auta. Ale to wszystko jest nieważne. Ważne jest to, że 40-letni samochód doskonale zniósł próbę czasu, że jego wnętrze zachowane jest w oryginale i że jakbyśmy na to nie patrzyli, to i tak nie możemy tego samochodu porównać z żadnym współczesnym samochodem, dlatego że to auto nie zostało wyprodukowane wczoraj czy rok temu. To jest 40-letni klasyk i jako taki jest genialny.